Szanowni Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo, cieszę się, że mój wykład jest troszkę na inny temat, więc myślę, że ostudzę tutaj emocje. My jako reumatolodzy dużego wyboru nie mamy, leczymy zachowawczo. Postaram się przedstawić Państwu ból kolana z punktu widzenia reumatologa. Przyczyna bólu stawów, w tym bólu stawów kolanowych, jest bardzo dużo. W samej naszej reumatologii mamy ponad 200 jednostek chorobowych i właściwie w większości naszych jednostek chorobowych reumatologicznych pojawiają się na którymś etapie choroby bóle stawów. Jedne z tych chorób oczywiście występują o wiele częściej, inne z naszych chorób reumatycznych występują bardzo rzadko, można powiedzieć, że są to zaledwie pojedyncze przypadki, kazusy. Część chorób przebiega w sposób ostry, część w sposób przewlekły. Jedne jednostki chorobowe są typowe dla kobiet, inne dla mężczyzn, jedne dla młodszej grupy wiekowej, inne dla starszej grupy wiekowej. I dzięki układaniu tych właśnie puzli udaje nam się najczęściej postawić trafne rozpoznanie i rozpocząć odpowiednie leczenie. Jeśli chodzi o ból kolana w młodszej grupie wiekowej, oczywiście tutaj wspomniane już wszelkie sprawy urazowe, które dla nas reumatologów są jakby poza naszym obszarem zainteresowania. Jeżeli nasz pacjent ma dolegliwości stawowe w wyniku urazu, to kierujemy takiego pacjenta do naszych kolegów ortopedów. Mamy to szczęście pracować w tym samym szpitalu, tak więc mają nasi pacjenci blisko. Ale w grupie wiekowej młodszych pacjentów bóle stawów, w tym również bóle stawów kolanowych, mogą być spowodowane także chorobami zapalnymi, chorobami z kręgu chorób reumatycznych. Tutaj przede wszystkim obserwujemy u takich pacjentów obrzęk, wysięg w zakresie stawu i tacy pacjenci wymagają od nas dalszej diagnostyki i dalszego leczenia. Jeśli chodzi o grupę wiekową starszą, tutaj najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych stawów, zresztą nie tylko stawów kolanowych, jest choroba zwyrodnieniowa, która jest w zasadzie naszą najczęstszą chorobą reumatyczną. Można powiedzieć, że u osób powyżej 50 roku życia w jakimś zakresie występuje u wszystkich pacjentów. Jeśli chodzi o chorobę zwyrodnieniową, jest ona często przypisywana tutaj do nas, do reumatologów, natomiast w zasadzie nie wymaga ona intensywnego leczenia ze strony reumatologa. W zasadzie równie dobrze, myślę, że po postawieniu rozpoznania takim pacjentem może opiekować się lekarz w poradni podstawowej. Jednak także ta starsza grupa wiekowa może chorować również na choroby reumatyczne, które mogą się zaczynać w starszym wieku i tutaj rozpoznanie jest o wiele trudniejsze właśnie z uwagi na współistniejącą chorobę zwyrodnieniową. To, co jest dla nas bardzo ważne w diagnostyce różnicowej, to wywiad, badanie przedmiotowe i oczywiście badania dodatkowe, badania laboratoryjne i badania obrazowe. Oczywiście nic nie zastąpi dobrego wywiadu i przede wszystkim wiedzy i doświadczenia lekarza, który to rozpoznanie ma postawić. Na co zwracamy jako reumatolodzy szczególną uwagę w badaniu podmiotowym? Jeśli chodzi o osoby młodsze, tak jak mówiłam, częściej tutaj, jeżeli jest to faktycznie ból kolana niezwiązany z urazem, częściej możemy podejrzewać chorobę zapalną, a u osób starszych częściej chorobę zwyrodnieniową stawów. Jeśli chodzi o chorobę zwyrodnieniową stawów i reumatoidalne zapalenie stawów, częściej chorują kobiety. Natomiast jeśli chodzi o zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, to częściej chorują tutaj młodsi mężczyźni. We wszystkich tych jednostkach chorobowych mogą być zajęte stawy kolanowe, a dana tutaj charakterystyka demograficzna pacjentów już nam po pierwsze troszkę sugeruje rozpoznanie. Patrzymy również na całość pacjenta, na jego aktywność, na jego masę ciała. Określamy także przede wszystkim charakter bólu. I tutaj to, co różnicuje nam ból zapalny,
to przede wszystkim fakt, że ból występuje w spoczynku, nasila się często w nocy, a w przypadku choroby zwyrodnieniowej czy też bólu przeciążeniowego, ból pojawia nam się głównie po wysiłku, po całym dniu aktywności. Dodatkowo w przypadku chorób zapalnych pacjenci podają często sztywność poranną, która trwa o wiele dłużej niż w przypadku zmian zwyrodnieniowych. Tacy pacjenci często potrzebują nawet godziny, żeby móc normalnie zacząć się poruszać. Dodatkowo oczywiście zbieramy także inne dane z wywiadu, które pozwalają nam na postawienie odpowiedniego rozpoznania. Szacuje się, że tak naprawdę dobry wywiad to jest 80% prawidłowej diagnozy. Oczywiście jeśli lekarz ma doświadczenie w danej jednostce chorobowej. W badaniu przedmiotowym oceniamy tak naprawdę pacjenta już w momencie wejścia do gabinetu. Oczywiście samo badanie stawów jest również bardzo istotne. W przypadku zapalenia stawów tak naprawdę oprócz samego bólu oczekujemy pewnych obiektywnych cech zapalenia stawów. Będzie to obrzęk, wysięg i pomaga nam w tym tutaj także ocena badań później dodatkowych. Jeśli chodzi o badania dodatkowe, posiłkujemy się zarówno badaniami laboratoryjnymi, jak i obrazowymi. Wśród badań laboratoryjnych przede wszystkim szukamy markerów stanu zapalnego. Zwykła morfologia sama w sobie dostarcza nam już też dość sporo informacji. Oczywiście klasyczne białka ostrej fazy, czyli tutaj CRP. Stary, dobry, ale sprawdzony odczyn Biernackiego również pozwala nam ukierunkować diagnostykę w kierunku chorób reumatycznych. Tak naprawdę nie ma żadnego specjalnego markera, oczywiście charakterystycznego do zapalenia stawów i obecność markerów zapalnych może wskazywać nam na choroby z zupełnie innego kręgu zainteresowań niż same tutaj choroby reumatyczne. Jeśli chodzi o pacjentów, którzy otrzymali glikokortykosteroidy zanim do nas trafili, to niestety steroidy zamazują nam tutaj obraz diagnostyczny, bo mogą nam zneutralizować niejako podwyższone białka ostrej fazy, a dodatkowo zmieniają nam obraz morfologii. I chciałabym, żebyśmy pamiętali o tym, że pacjenci na sterydach mają naturalnie po sterydach występującą leukocytozę i nie jest to wykładnik stanu zapalnego. Jeśli chodzi o diagnostykę bardziej szczegółową, oznaczamy charakterystyczne przeciwciała, czynnik reumatoidalny i przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi P, czyli anty-CCP. Oznaczamy także przeciwciała przeciwjądrowe, które pozwalają nam tutaj tą diagnostykę ukierunkować. I badanie stare, ale dobre, o którym też warto pamiętać, to badanie płynu stawowego. Tak naprawdę już na pierwszy makroskopowy wygląd płynu stawowego jesteśmy w stanie rozróżnić płyn stawowy zapalny od płynu niezapalnego. Zdrowy płyn stawowy jest gęsty, ma konsystencję galaretki, jest klarowny, przejrzysty, taki błyszczący. Natomiast jeżeli widzimy, że płyn stawowy wypływa nam niejako jak woda i łatwo go zaaspirować do strzykawki, sugeruje nam to już płyn zapalny. Może być to najczęściej jako choroba reumatyczna. Posiłkujemy się oczywiście również badaniami obrazowymi, zarówno zwykłym RTG, które pozwala nam na ocenę elementów kostnych, pozwala ocenić uszkodzenie właśnie w zakresie tych struktur. Natomiast jak wiemy, żeby zmiany były widoczne w zakresie kości, muszą być bardzo zaawansowane. Dlatego ostatnio coraz częściej chętniej sięgamy po ultrasonografię, która pozwala nam ocenić jakość błony maziowej, grubość tej błony maziowej. W badaniu USG Doppler jesteśmy w stanie ocenić przekrwienie w zakresie stawu, co sugeruje nam toczący się stan zapalny. Jeżeli mamy taką możliwość i mamy taką potrzebę przede wszystkim, to możemy pogłębiać diagnostykę o bardziej wyrafinowane metody obrazowe, takie jak tomografia komputerowa, zwłaszcza do obrazowania struktur kostnych, czy też rezonans magnetyczny, który służy nam do obrazowania zarówno pewnych struktur kostnych, jak również tkanek miękkich otaczających staw.
I podsumowując, bóle stawów kolanowych są najczęściej wynikiem choroby zwyrodnieniowej stawów. Tak naprawdę to jest najczęściej występująca choroba i większość pacjentów, którzy trafiają do nas pod hasłem właśnie bólu dużych stawów, tak naprawdę są to pacjenci z chorobą zwyrodnieniową. Rzadziej są wynikiem ciężkich chorób, takich jak zapalenia stawów, czy też nasze choroby układowe tkanki łącznej ze wszystkich właściwie grup chorób reumatycznych. Dolegliwości na początku mogą być podobne. Bardzo ważna jest właśnie jak najszybsza diagnoza, ponieważ choroby reumatyczne wymagają od nas szybkiej terapii. Na przykład w odniesieniu do reumatoidalnego zapalenia stawów mówi się o tak zwanym okienku terapeutycznym, które trwa 3 miesiące. Jeżeli w tym okresie pacjent otrzyma prawidłowe rozpoznanie, leczenie, ma większą szansę, aby uzyskać remisję niż pacjent, który będzie leczony z opóźnieniem. Dlatego tak ważne jest, aby lekarz odpowiednio wcześnie rozpoznał tak naprawdę podstawowe pytanie, czy jest to choroba reumatyczna, czy nie. Większość naszych chorób reumatycznych leczy się podobnie. W związku z tym, nawet jeżeli tutaj będziemy żonglować rozpoznaniami w obrębie samej reumatologii, to nie przyniesie to straty dla pacjenta. Natomiast jasne postawienie sytuacji, czy reumatolog jest potrzebny, czy nie, wydaje się być tutaj kluczowe. Dziękuję serdecznie za uwagę.